Witam serdecznie, Przemoznawca znowu nie krzyczy, nie podniecony, tylko tańczy i robi dla was presentation tego... Nie, presentation to robił Oskarix, ja wam opowiem. A więc zaczynamy. I na początku taka anegdota. Ci wszyscy, którzy szkanują te małe silniki, bo teraz wam powiem tak. PMA to ma 4 cylindry i 2-litrowy motor, niby 2,5, ale... Ale to nie jest ważne. I teraz słuchajcie, jeżeli ktoś mówi, że te silniki to są za małe do tych aut, ja wam powiem tak. To jest prawdziwa dwójka z 2-kilometrowym rozrządem rozciągniętym w tym samochodzie. Tu jest moc, tu jest spalanie, tu są osiągi, tu jest przebieg, tu jest biały kolor, tu są białe skóry, są elektryczne szyby, lusterka, felgi czarne, czynniki parkowania, ITP, ITT, białe skóry są w środku, taki jest wypas. Szalik musiałem wziąć, bo wieje. Drodzy Państwo, skupmy się na tym egzemplarzu. Najładniejsza X5 Forever, jaka mogła wyjść. 97 rocznik. A zobaczcie, jak ładnie wygląda. No zobaczcie, jak ładnie wygląda. Teraz słuchajcie, motor ma 230 koni, 2 turbo. I to jedzie. W życiu mnie powiedział, że dwójka pojedzie w takiej budzie. Śmiejcie się, kurwa, szkanujcie. A prawda jest taka, to AMG robią 4 cylindry i ma 600 koni i to jedzie. A znawcy powiedzą, gdzie ta stara, kurwa, motoryzacja? Jako, kurwa, stara motoryzacja? Wolicie AMG, kurwa, nowym zapierdalać 4-cylindrowym motorem? Czy starą, kurwa, Skodą Fabią? No pytam, kurwa, się. Czy stara motoryzacja rzeczywiście jest dobra, czy nowa jest lepsza? I powiem znowu, lepiej starym Tupolewem zapierdalać do Miami, czy Dreamliner'em? No kurwa! No tak! No kurwa, siedzieliśmy w kar. Tak, kurwa, to jest jaką starą babę, kurwa, wyrwi 60 i powiedz, że stare lepsze, kurwa. No nie się, kurwa, nie śmiej, głupio. Ty kościół z kamerą. Dobra. Bzury, jeszcze raz bzury. To jest w tym programie, ale taki jest świat. Ja za to nic nie mogę, że debilstwo wiara chce oglądać. Maska, silnik, nie no, dwójka, taki motor i chuj, tyle plastiku, ale to nie jest ważne. Zobaczcie ten grill, zobaczcie ten przód, to jest prawdziwy Sharklando. Widząc w lusterku takiego kozaka, bójcie się. Już nie muszę mówić, że w wyposażeniu jest blazer, kurwa, taki. Jak Oskarowi, kurwa, puu, w gile jedną, to złamana. Wyposażenie każdego BMW-orza, do tego obcięty na jedynkę, obowiązkowo dress kaptur, 2-3 tatuaże ładne. No i takie dwa, kurwa, specyfiki muszą być. Jeden koło siedzenia, a drugi w bagażniku. Wow! O kurwa. O, to ciężkie jest. Białe skóry, wszystko na najwyższym poziomie. Zobacz, Oskar, to. Zobacz ten syba. No jak? Ała! Czarne, wielkie, piękne felgi. Uwielbiam biały kolor. Wiecie dlaczego? Bo sam kupiłem, kurwa, czarny. A w czarnym chuja nic nie widać. Żadnych, kurwa, detali, żadnych empakietów, kurwa, nic. A w białym z daleka widać, że to jest igła. Ej, chuj. Znacie lusterko, kierunkowska, stary, chodź zacić tą dupę. Najładniejsze lampy, kurwa, w mieście. Żadna Megana, kurwa. Żadna, kurwa, Laguna. Nie dorobi się takich aut. Powiem wam tak, technologicznie BMW są zawsze 10 lat, kurwa, do przodu przed innymi autami. Tu, gdzie BMW miała, kurwa, nawigację na takim monitorze, to wy macie taki, kurwa, monitorik po to, żeby zmienić, kurwa, stację radiową w samochodzie i zrobić ogrzewanie. I takie macie, kurwa, monitory. Tu mogę z tego kokpitu sterować wszystkim. Mogę sobie, kurwa, zmywarkę włączyć w facie, łazaczek sobie łapę ujebem. Od czego? Chłopakom też. Przecież kąpałem się, kurwa, 4 dni temu. No co tu się odpierdala? No i chuj. Ładna. Bardzo ładna. 2,5D. I teraz Oskar do mnie dzwoni 2 dni temu, mówi, słuchaj, Przemo, felgi zajebali mi. Przysięgam, zajebali mu felgi z BMW. A jakimś, kurwa, cudem dzisiaj możemy je tu ładnie zaprezentować, te X5. Brawa dla właściciela od felg. Oskarowi to tyle. Taka prawda, mógł dać na parking, zażydził. Trudno. BMW shit, man. What's up, man? Ale on jest, kurwa! Koniec ujęcia 18. Motor. Łożysz, kurwa. Ewidentnie silnik, ewidentnie gdzieś, kurwa, spierdolił. Ale kurz pozostał.
Wczoraj wchodzę na siłownię, chcę robić biceps. Mówię, gdzie są te kurwa wszystkie ciężarki? Pytam się, dzwonię do Oskara, tej kurwa, słuchaj Oskar. Wkurwiłeś mnie? Gdzie są te ciężarki? Znalazły się! 6,5 kilo na tylnym prawym kole! Babe, auto nieuderzone. Wcale! Gdzieś Belęgusz! Jakbyś kurwa po mnie zadzwonił, Oskar! A to nic nie będzie strzelało? A masz pys! Zróbmy mu na sportkę! Sport plus, okierak jedzie na dół! On by mi wimpirę przymiażdżyło! Ja pierdolę! Te mechanizmy kurwa nowe! Dobra! Czoła! Aaaa! Kurwa! Test pierwszy w deszbelumięgu, czy zejstro kurwa po dodaniu gazu. Jak zejstro, przechodzimy do etapu drugiego. Jak nie zejstro, nie ma etapu drugiego. Łezkar kurwa, patrz! Kurwa, lecesze! Zejstro! Kurwa, to na chuj się dzwonił po mnie, kurwa! Nie zejstro! No nie zejstro, kurwa! Miłość to, kurwa! Naprawdę nie można się do niczego, kurwa, dojebać. Auto jest, kurwa, na 10, nawet jakby miało, kurwa, silnik 1.4. Pamiętajcie! Lepiej zawsze jeździć starszą, kurwa, BMW, niż nowszym jakimś, kurwa, trochę perzynem. Zero przyjemności z jeżdżenia nowym gównem! Frajda, bujanka, when can you say? Only BMW. Inne pety, inne gówna. Nie, ura! Idziemy. Gdzie? Przejacie. No oczywiście chyba nie muszę wam mówić, że wyposażenie na najwyższym poziomie, bardzo mało paliwa na 98 km, ale to tylko dlatego, żebyśmy kurwa nie ujeżdżali tego wypasa. Nie jest to ważne. Niesamowicie wykończony, piękny środek. Ja uwielbiam tą prostotę, tak? Tu nie musi być Bóg wie kurwa co, Bóg wie ile LEDów, kurwa, nie wiem, kurwa, jakby kurwa w Castoramie kupili 12 kurwa lamp i chuj. To nie musi być. Tu jest wszystko tak, jak powinno być. Czarna sufitówka, brak szyber dachu. No mamy automatyczną skrzynię biegów, która jest w BMW nie do zajechania. Ta ma 8 biegów i chuj wie, na którym będziemy jechali za chwilę. Czy na 5, czy na 6, czy na 7. Tego nie wiemy. Klimatronik jest. Ładne, kurwa, tutaj. Tu je, wrzucili tu, polakierowali szprejem. To chyba Oskar polakierował. Bardzo ładnie. Jak bardzo mi się podobają te popielate, jasne, białe skóry. Tylko problem jest, kurwa, z utrzymaniem ich. Ale właściciel jest pedant, widzę, i to jest wszystko czysto i biało. No tak jest, kurwa. Tak mi się podoba. Znowu stoimy na świetle czerwonym. Już, kurwa, jakieś 15 minut. No nie wiemy, czy zrobimy prawdziwy test, bo, kurwa, no bo zjebnęli nam czerwone światło i będziemy stali trochę budzić. Po betonie! Ale to se jedzie, Łezkar! Ty, to naprawdę jedzie. Auto wyposażone naprawdę ze wszystkie BR-y świata. Wspomaganie kierownicy, klakson, elektryczne szyby, lusterka, nawigacja. Czy to działa tu? Kurwa, no zmień ten kanał, jebany, kurwa. No nie, nie działa. Tego nie ma w opcji. Ale tu można podkręcić. Ale bas jest. Będzie wyścig. Ej, kto wygra do 50, to okaże się za... Ole. Bye, bye! A to psy, kurwa. Mamy tu, bo Oskar mówi, że trzeba to powiedzieć, że wszyscy o tym gadają, ja tego nie chciałem, kurwa, gadać. No bo wszyscy o tym gadają, to mówię, nie, no ale że Oskar, kurwa, patrzcie ma, kurwa, na szkło, to mówię, iść to powiedz. O to powiem, no tu se robię na sport, to kurwa, zegary się zmieniałem. Tu se robię na komfort, zegary się zmieniałem. Kurwa, tu se robię na eko, zegary się zmieniałem. Zadowolony jesteś? Bardzo. Tak, i chciałem podziękować wszystkim subskrybentom i widzom. Kocham was niesamowicie, uwielbiam was i myślę o was. Każdego dnia rano jak wstaję, każdego dnia jak idę spać. Czemu, kurwa, tak mało wyświetleń jest i tak mało łapek do góry? Szczerość! Oskalic, nie bądź taki, kurwa, mądry. Mam nadzieję, drodzy państwo, szanowni widzowie, młodzi, starzy, piękni, brzydcy, że ten reportaż się podobał wam, bo jak może się nie podobać? Oczywiście głupkom, debilom, zazdrośnikom, judaszom, chamom, kurwa, takim dwulicowcom się nie będzie podobał. A ludziom normalnym, ludziom sukcesu będzie się ta X5 podobała. I tym miłym akcentem ja
jako przemoznawca. Żegnam się i mówię ciao!